Nie będzie drastycznych podwyżek podatków w gminie Trzcinica w 2017 roku. Tak zadecydowali radni podczas wczorajszej 18. sesji Rady Gminy. W zasadzie podatki te kształtują się na poziomie 2016 roku, z niewielkimi jednak zmianami. W niektórych przypadkach, a właściwie w większości, zostały one zmniejszone. Na przykład podatek związany z budynkami mieszkalnymi został utrzymany na poziomie roku 2016. Podatek od działalności gospodarczej został zwiększony z 20 zł 30 groszy na 20 zł 35. Troszeczkę może większe zmiany, jeśli chodzi o ścieki i wodę, ale jest to związane z tym, że Rada Gminy tutaj, Gmina Trzcinica, ma ogromne zadanie związane z kanalizacją i dlatego zostały one, stwierdziliśmy, że warto corocznie zwiększać o niewielką kwotę, a nie jednorazowo większą kwotę. Przykładowo z 2 zł 36 groszy netto w tym roku uchwaliliśmy 2 zł 43 grosze, a więc tutaj około mamy tutaj w sumie 7 groszy netto. Z kolei ścieki w ubiegłym roku były, w tym roku były 4 zł 50 groszy netto, a uchwaliliśmy na rok 2017 już podaję 4 zł 53 grosze netto za metr sześcienny ścieków. Także tak tutaj to wygląda. Opłaty za psa od budowli zostały na poziomie roku 2016. Także naprawdę niewielkie zmiany, w zasadzie kosmetyczne. Obniżenie tutaj również podatku od żyta. Tutaj mamy na 52 zł, a więc od podatku ministerialnego tam 43 grosze zostało obniżone. Radni podjęli też uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat. Podczas obrad udzielono województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2017 w kwocie 8 522 zł. Jedną z ważniejszych uchwał było ustalenie diety dla sołtysów, zapełnienie ich funkcji, uczestnictwa w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Rady. Ustalono zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 300 zł.